Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie przywitać przygodnego księdza księdza Grzegorza oczywiście. Witam serdecznie. A także pana reżysera, pana Grzegorza Brauna. Tym samym chciałbym oddać głos księdzu Grzegorzowi, który rozpocznie nasze dzisiejsze spotkanie. Szanowni Państwo, z tego co już widzieliście na filmie, można wywnioskować, jest to poniekąd data historyczna, że Piotr Skarga jest jednym z takich ludzi, którzy byli święci, ale jeszcze nie są uniesieni na ołtarze. Jeszcze jakieś różne zawiłości losu powodowały, że ten proces jeszcze się nie odbył, albo się jeszcze nie zakończył. Kiedy wstępował do zakonu, do jezuitów, to był miesiąc po tym, jak umarł w tym samym domu święty Stanisław Kostka. To był najlepszy czas rozkwitu tego zakonu, który został powołany do zwalczania reformacji protestanckiej w krajach katolickich. Pierwszy polski spowiednik w bazylice świętego Piotra. Kiedy wrócił do Polski, to ten duch jezuicki odwojowania sprawy katolickiej w Polsce bardzo w nim płonął. On jest, kiedy skierowany jest na Wileńszczyznę, na Kresy, jak zobaczył, jak bardzo herezja kalwińska na on czas się rozwinęła i w ogóle protestantyzm w Polsce. Pamiętajmy, że czasy Zygmunta Augusta są to czasy, kiedy był w Polsce postulowany na wezwołanie Soboru Narodowego i uzależnienie Kościoła katolickiego od władzy rzymskiej. Nawet senatorowie przygotowali odpowiedni list i król skierował go do papieża, czy się taki sobór zgodził. No wiadomo, Ojciec Święty nie zgodził się, całe szczęście, że tak się nie stało. Ale możemy sobie wyobrazić, jaka była atmosfera. To jeszcze czas, zanim się kontrreformacja, kontrrewolucja katolicka w Polsce rozpoczęła. I w takich czasach przyszło żyć dla księdza Piotra Skargi. Czasy złotej wolności Rzeczypospolitej, kiedy jeszcze nie było potomstwa szwedzkiego, a Polska była u zenitu potęgi. Kiedy Skarga umiera, to dwa lata wcześniej Polacy już zdobyli Kreml. Więc to jest maksymalny zasięg nasz terytorialny, prawie milion kilometrów. I nikt, albo bardzo niewiele osób, mogło sobie wyobrażać, że jak to możliwe, że imperium, którym była Rzeczpospolita, może runąć. I kiedy Piotr Skarga pisze swoje po pracy duszpasterskiej wśród szlachty, wśród ubogich, wśród i na dworze królewskim, przygotowuje ten, można powiedzieć, traktat polityczny. Bo kazania sejmowe, jak może niektórzy już wiedzą, nie zostały wygłoszone na Sejmie. One zostały przygotowane, opracowane, wydane drukiem w dużym nakładzie i rozkolportowane przy pomocy jezuitów wśród właśnie senatorów, posłów, szlachty szeroko, aby mogło się z tym na spokojnie zapoznać. Jest to analiza stanu Rzeczypospolitej na koniec XVI wieku. I moi drodzy, pierwsza przyczyna upadku Rzeczypospolitej, którą wtedy już zarysowywała się, to mówi, że już są szczeliny na tym murze, a przecież mamy być przed murzem chrześcijaństwa na wschodzie. Wiadomo, to jest jezuita, to jest kapłan, to jest ksiądz, to jest chrześcijanin, katolik, więc wszystko dla niego jest i dla nas również jest rozpatrywane w perspektywie boskiej. Bóg jest Panem losów i Panem dziejów. Jeżeli ktoś jest Panu Bogu posłuszny, realizuje to, do czego został powołany, Bóg mu błogosławi i pozwala wzrosnąć w potędze i majestacie. Takim była Rzeczpospolita. Do czasu, aż, jak to mówił w pierwszym kazaniu Piotr Skarga, Boży majestat Trójcy Przenajświętszej jest obrażany przez rozplenianie się w Polsce ówczesną czas herezji protestanckiej. Luteranizm, kalwinizm, potem jeszcze bracia polscy i cała masa jakichś innych jeszcze
on nazwał oczywiście w Expressis Verbis, herezję, odstępstwa od wiary katolickiej, od świętej wiary katolickiej, mówi, że to się nie może dobrze skończyć, ponieważ Bóg nie pozwoli z siebie drwić. I drugą powiązaną z tą chorobą Rzeczpospolitej, którą nazywa, jest letniość szlachty. Letniość najpierw w wierze katolickiej. I mówi tak. Ci, którzy mieli siebie tolerancyjnymi, we właściwym tego słowa znaczeniu, że tam myśleli, że oni to źle to rozumieli, mówili, że żaden boi się odezwać na Sejmie, aby nie być posądzony, że nie jest tolerancyjny. Stąd najgłupsze ustawy i herezje plenią się po całej Rzeczpospolitej. A ponieważ religia katolicka była spoiwem majestatu Rzeczpospolitej, jeżeli tutaj na tym murze powstały pęknięcia, stąd zacznie chwiać się dom. I teraz, moi drodzy, Piotr Skarga jest Izajaszem, jest Jeremiaszem swoich czasów. On jest prorokiem, który zwiastuje to, co się wydarzy, jeżeli się Rzeczpospolita nie nawróci. Jeżeli szlachta nie zrozumie swoich błędów. I teraz, jeżeli popatrzymy na Stary Testament, że ci prorocy prorokowali na długo, zanim przyszła katastrofa. I Piotra Skargi są trzy rodzaje kar, które Bóg zsyła na państwa. Na państwa zsyła zawsze w doczesności kary swoje. Ponieważ państwo jest nie tylko w doczesności, a nas może Pan Bóg jeszcze ukarać po śmierci. Stąd podając trzy rodzaje kar. Pierwsza kara to jest kara odłożona w czasie. I tu porównuję do tej historii, którą Pan nasz Jezus Chrystus opisał z tym drzewkiem, które nie wydaje owoców. I przychodzi Pan w winnicy w pierwszym roku, patrzy, nie ma owoców. W drugim nie ma. W trzecim postanawia, wytnę je. A wtedy przychodzi gladki i mówi, Panie, jeszcze oburzymy nawozem, zobaczymy, może wyda owoce. I mówi właśnie podskarga, i to jest odłożona kara w czasie, gdy Bóg czeka na nawrócenie. Potem posyła swoich proroków, aby jeszcze wzywali do opamiętania naród. Jeżeli nie, przychodzi kara. Druga kara, drugi sposób karania, bardzo ciekawy, jest to sposób karania narodów ościennych. Aby ci, którzy patrzą, w jaki sposób nasi sąsiedzi są doświadczani, mogli wyciągnąć wnioski dla siebie samych. I trzeci sposób to jest kara natychmiastowa. Kiedy za jakieś wielkie odstępstwo Bóg już nie zaleka, tylko każe niemalże od razu. I teraz tutaj chciałbym zrobić pewien taki nawias, ponieważ Piotr Skarga był prorokiem w czasach, kiedy Rzeczpospolita była w okresie największego prosperity. Teraz ja jestem osobiście przekonany, że ten czas mamy w zasadzie teraz. Nawet jeszcze gorzej. My jesteśmy w znacznie gorszej sytuacji, ponieważ Piotr Skarga był prorokiem, który nie mógł się powołać na czas precedensów wcześniejszego. My wiemy, co się stało po tym, jak Piotr Skarga mówił, czego szlachta nie zrobiła i jak i nasze wspaniałe państwo upadło z jak wielkim hukiem. 200 lat wcześniej nikomu głowy się nie mieściło, że tak wielkie państwo może zniknąć z powierzchni mapy. Czasy, w których obecnie się znajdujemy, w którym wielu się może wydaje, że można swobodnie prowadzić interesy, kto ma na to odpowiednie koncesje, że cieszymy się wolnością, że możemy mówić, co chcemy, bardzo są podobne do tych czasów, które żył Piotr Skarga. Te wszystkie choroby, które on opisał, kłótliwość szlachty, ciskanie ubogich, wysokie podatki, gnuśność, zniewieścienie szlachty. Bardzo to ciekawe, zniewieścienie szlachty. Że dawne cnoty rycerskie są zapomniane, teraz szlachta się stroi. Generalnie wszystko to się z tym wiąże. To można dokładnie powiedzieć, jaki jest współczesny kryzys mężczyzn. I tak dalej. Trudno, szkoda taki czas, żeby przekazywać, że was przekonywać, że te kazania są wciąż aktualne. Natomiast moim osobistym zdaniem okres, w którym się znajdujemy, można porównać do czasów saskich. Koniec Rzeczypospolitej.
kiedy już wrogowie naokoło są bardzo potężni, a Rzeczpospolita jeszcze egzystuje. I teraz wielu zaczyna się orientować, co się dzieje, że za chwilę państwo zmierza ku katastrofie. I było wielu takich ludzi, którzy próbowały się organizować i wołać o konieczne reformy. Ale cała reszta, jak w tym powiedzeniu, za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa. Funkcjonowała, żyła sobie. W tym czasie nabudowano najwięcej barokowych świątyń w Polsce. Nawet zbudowano trochę dróg, więc jakość życia się poprawiła. No ale potem przyszedł rozbiór jeden, drugi, trzeci i nastąpiła katastrofa. De facto ziściły się po 200 latach wszystkie przepowiednie, które Piotr Skarga w swoim porocznym traktacie zawarł. I wtedy dopiero zaczął go na nowo drukować w czasach zaborów i przypominać sobie tą wielką postać tego człowieka, że i starałem się zrobić namysł nad tymi grzechami. Tak? Jak to się stało, że taki głos nie został usłyszany? I teraz co zrobić, aby z tych błędów się podnieść? I to jest, moi drodzy, taki wstęp, który chciałem do dzisiejszej dyskusji zrobić. Ja o tym tle historycznym, na którym postać Piotra Skargi tak błyszczy, o tym tle historycznym, bo wszyscy troszkę je znamy, no bo w szkole było i wprawdzie nauka historii w szkołach szybko się kończy, do I wojny światowej większość nauczycieli nie zdąży dociągnąć przed maturą, no ale ta epoka, o której dzisiaj mowa, to jeszcze tam w tym kursie historii jest. I otóż jej obraz, jak sądzę, tak za moich szkolnych czasów, jak i dzisiaj, obciążony jest pewnym stereotypem, wadą optyczną, która zaburza obraz rzeczywistości. Jest kilka stereotypów. Jeden stereotyp jest mianowicie taki, że wszystko byłoby dobrze w tamtych czasach, wszystko fajnie by się dalej toczyło, gdyby nie ta reakcja katolicka, gdyby nie ci jezuici, którzy coś tam knuli, omotali tego Zygmunta III, a mogło być tak pięknie. A mógł syn jego, Władysław, później zwany IV, być sobie carem w Moskwie, byle tylko bagatela przeszedł na prawosławie, prawda? Taka jest wykładnia, na pewno część z państwa przynajmniej zetknęło się z taką wizją tego królowania Zygmunta III Wazy, że to on w istocie wplątał Polskę w jakieś niepotrzebne wojny, że ogłaszając się panem w Estonii, czyli w Inflantach, że sprowokował rzekomo Szwedów do tej wojny, no a potem właśnie upierał się niepotrzebnie przy tym katolicyzmie, no i ta piękna cała eskapada moskiewska w związku z tym spełzła na niczym. Otóż, proszę państwa, powiem krótko, że to jest wszystko protestancka i oświeceniowa, antykatolicka propaganda. I to, że Piotr Skarga, świętobliwy, dzielny rycerz sprawy najważniejszej we wszechświecie, że nie został jeszcze wyniesiony na ołtarze, i to także jest nie bez związku z tą nawałą propagandową, jakiej została poddana i jego postać, jego osoba, personalnie. On był takim czarnym charakterem, już za życia produkowano różne paszkwile przeciwko niemu, a po śmierci, no, mafia nie przebacza, był on takim wspaniałym żniwiarzem Pana Boga, że i po śmierci był nienawidzony przez kogo? Przez heretyków. No, potem w ogóle czarna legenda jezuitów, to tutaj znakomicie do tej czarnej legendy Piotr Skarga, gdzieś tam obok Possewina widocznego na obrazie Matejki Batory pod Pskowem, Skarga tam pasował.
Otóż, proszę Państwa, trudno tak, żebyście mi wierzyli na słowo, że to wszystko propaganda tylko. Przytoczę kilka przykładów. Wspomniał ksiądz Jegomość bardzo słusznie, że to jest szczyt potęgi, że to jest szczyt potęgi. Przypomnijmy dwie nazwy geograficzne, Kirchholm i Kłuszyn. To właśnie wszystko jest ostatnia dekada życia Piotra Skargi. Kirchholm 1605 rok i Kłuszyn 1610 to są szczyty potęgi. Obydwa świetne zwycięstwa w walce z przeważającymi siłami, dokonane za pomocą polskiej Wunderwaffe, czyli husarii, cudownej broni, na którą nie było mocnych później przez całe stulecie, aż dopiero pod Kliszowem w 1702 roku załamuje się szarża husarii i to jest koniec epoki i to jest upadek. Powiedział ksiądz, że to 200 lat zabrało, zanim się ziściły te proroctwa Skargi. Zauważmy, że wcześniej już właściwie możemy powiedzieć, że nie czekał Pan Bóg tak długo z tymi karami na nas, prawda? Potop szwedzki był dopustem Bożym, bo przecież to nie tylko potop szwedzki, ale równocześnie potop moskiewski wtedy następuje. Także wojska Rakoczego najeżdżają Rzeczpospolitą i snuje się wtedy w połowie już XVII wieku po prostu pierwszy spisek rozbiorowy, którego nici w swoim ręku trzyma Jan Amos Komeński z piekła rodem, taki patron intelektualistów, który dzisiaj, jak Państwo może pamiętacie, jest patronem takiego programu stypendialnego dla młodzieży, co to w Eurokołchozie jest sztandarowy, Comenius, prawda? To jest pewien przyczynek do tego, żeby ten łuk tutaj ustanawiać, który już ksiądz zarysował, że to nic nowego, że jest paralela i ścisła powtarzalność tamtych strasznych, opłakanych przejawów upadku we współczesności. Otóż jeśli patronem współczesnej młodzieży polskiej ma być także Jan Amos Komeński, no to rzeczywiście trudno o ściślejszą paralelę. Tak, jaki dowód na to, że to propagandyści protestanccy zabazgrali i biografię Skargi, i biografię króla Zygmunta III. Otóż wróćmy do tej Moskwy, w której stają Polacy w roku 1610 i zajmują Kreml do 1612, kiedy tam resztki, te niedobitki, co to załogi, co to się nawzajem nie zdążyli pozjadać, prawda, opuszczają Kreml przez tych rosyjskich, to rosyjskie pospolite ruszenie stamtąd wyparci. Tam rzeczywiście doszło do strasznych aktów kanibalizmu i to była straszliwa, okropna, potworna katastrofa tej wyprawy po tak wspaniałym otwarciu, jakim była właśnie wygrana pod Kłuszynem. Ale co się dzieje wcześniej? Między triumfem pod Kłuszynem a katastrofą 1612 roku. Otóż, proszę Państwa, dzieją się dziwne rzeczy nienotowane przez tę naszą szkolną historiografię. W momencie, kiedy się waży, losy się ważą, losy świata, losy cywilizacji, to znaczy większość panów rosyjskich i większość miast rosyjskich już złożyła hołd temu Władysławowi, później zwanemu IV. Przyjęli Polaka za władcę. Dlaczego przyjęli Polaka za władcę? Dlatego, że było to najlepsze wyjście w ich opłakanym stanie, w ich strasznej sytuacji. To był ciągle jeszcze okres tak zwanej Wielkiej Smuty w Rosji. Wielkiej Smuty, czyli po prostu kompletnego bezchołowia. Bez władzy, władzy wyrywanej sobie przez wielu chętnych. Rosjanie po prostu tęsknili za tym, żeby ktoś zrobił porządek.
żeby ktoś wziął państwo w ręce i żeby jakaś władza carska, monarsza, żeby zaprowadziła porządek. I dlatego zgodzili się na Władysława IV. I otóż, jeszcze raz wrócę, obowiązuje pewien stereotyp, taki, że wszystko to pięknie się układało i tylko zepsuł to ten okropny Zygmunt III, który się sprzeciwił, kiedy mu doniesiono, że owszem, Władysław może zasiąść na tronie moskiewskim, ale musi przejść na prawosławie. On się na to nie zgodził, zażądał tronu dla siebie, no i rzekomo, tak opowiadają historycy, w związku z tym się to wszystko posypało. Otóż opowiadają tak historycy, którzy pomijają pewne ekscesy, do których doszło wówczas w Moskwie. Otóż ta załoga moskiewska, czyli polska załoga Kremla, która tam siedzi, no spędza tam długie tygodnie i miesiące. No a jak wojsko gdzieś stacjonuje długie tygodnie i miesiące, no to jakby to powiedzieć, trudno, żeby cały czas było zajęte. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to i żołnierze w XVII wieku było tak samo. Notują pamiętnikarze z tamtej epoki jeden taki eksces, mianowicie żołnierz niejaki Biliński z roty Marchockiego. Marchocki jest jednym z pamiętnikarzy, którzy nam o tamtej epoce opowiadają, ale sam Marchocki o tym nie wspomina, wspomina Maskiewicz. Że otóż żołnierz Bliński z roty Marchockiego po pijanemu strzelił był do Najświętszej Marii Panny wymalowanej w jednej z bram moskiewskich z łuku. Tak? Strzelił z łuku do Najświętszej Panienki, polski żołnierz. No, oczywiście nie przysporzyło to Polakom popularności, chociaż wedle wojennego prawa Bliński został natychmiast rozsiekany w kole rycerskim, został po prostu przykładnie porąbany. To było prawo wojenne i to nie był jakiś samosąd, tylko sąd wojenny. Tak wtedy natychmiast ferowano wyrok i był on wykonywany. Więc Rosjanie mogli oczywiście, kto chętny, mogli zrozumieć, że ten akt wandalizmu i świętokradztwa nie jest przez Polaków aprobowany, no ale mleko, można powiedzieć, się już wylało. Co jeszcze tam wcześniej się stało? Jak weszli ci żołnierze polscy na Kreml, to zastali tam resztki skarbów. Zastali resztki skarbów złota, między innymi, które jeszcze zostało po Borysie Godunowie i znaleźli tam złotego Pana Jezusa. Naturalnej wielkości, złoty Pan Jezus. Podobno za Borysa Godunowa był Pan Jezus i 12 apostołów, ale tych 12 apostołów się rozeszło na konieczne wydatki, na koszta manipulacyjne i nasi zastali w skarbcu kremlowskim tylko złotego Pana Jezusa. I proszę Państwa, cóż się dzieje? No, łupy się jakoś dzieli. Jak tutaj podzielić naturalnej wielkości złotego Pana Jezusa? Trudna sprawa. Ktoś zaproponował, żeby go przewieźć do Krakowa i jako wotum złożyć może w katedrze albo w jakimś innym kościele. No to nie przemówiło do wyobraźni tym, którzy tam piersi się do tego skarbca dobrali. Pan Jezus został porąbany. Pan Jezus został przez Polaków porąbany na Kremlu. Otóż co ja wnoszę z tych epizodów, z tego strzelania do Najświętszej Panienki i zrąbania Pana Jezusa Złotego? Wnoszę, proszę Państwa, ale to jest moja hipoteza badawcza. Tego żaden historyk nie stwierdza, to tylko ja taką hipotezę formułuję. Sądzę, że to nie mogłoby się zdarzyć, gdyby wśród Polaków nie zatoczyły już bardzo szerokich kręgów herezje rozmaite, których elementem była tradycja obrazobóstwa, braku szacunku dla wizerunków świętych i najświętszych, który to brak szacunku, brak poszanowania był fałszywie teologicznie uzasadniany i prowadził, jak wiemy, jeszcze w Bizancjum, jeszcze w starożytności i później bywały takie konwulsje heretyckie, prawda, które się kończyły paleniem wizerunków świętych i niszczeniem rozmaitych przedmiotów, które my dzisiaj nazywamy zabytkowymi. Otóż ja sądzę,
Ale to jeszcze raz powtórzę, że to moja hipoteza. To moja hipoteza. W Moskwie wtedy nie byłem. Źródła nie dają mi więcej informacji, tylko ten, prawda, pamiętnik Maskiewicza. Myślę sobie tak, żaden normalny Polak, choćby się nie wiem jak upił, tak, jak ten Bliński, do Najświętszej Marii Panny z łuku nie strzela, ani niczym nie rzuca. Przypuszczam, czy tak powiem, nie wykluczam, że tłem tego ekscesu mogły być właśnie ugruntowane wśród Polaków, wśród Litwinów, tak? Zwłaszcza Litwinów. Bo tam zwłaszcza Litwinów. To było najwięcej Kalwinów. A otóż właśnie, to podnosi wartość mojej hipotezy badawczej, ponieważ rota Marchockiego to byli głównie Litwini. A herezja kalwińska... Herezja kalwińska największe odniosła sukcesy właśnie na Litwie. I otóż opowiadam Państwu o tych tutaj ekscesach po to, żeby powiedzieć, taką myśl, że chociaż Polska była u szczytu potęgi militarnej, bo potrafiła paroma chorągwiami huszali poradzić sobie z rzeszą nieprzyjaciół, ale najwyraźniej przesilały się dzieje Rzeczypospolitej, dlatego że równocześnie popadała Rzeczpospolita w tak przeze mnie zilustrowany stan najniższego upadku. Najniższego upadku, który się też tym wyrażał. Tu powiedział ksiądz, że wrócił z Rzymu Piotr Skarga zapalony do pracy misyjnej. Otóż przypomnę, że on tam już jechał zapalony, że na odjezdnym próbował jeszcze, ja rozumiem, że to chciał jakieś trofeum do tego Rzymu zawieść, żeby tym łacniej się zaangażować do Towarzystwa Jezusowego. Postanowił na odjezdnym nawrócić niejakich Mieleckich. I otóż takich nawracał, że pan Mielecki kazał go swoim sługom strącić do fosy, czego słudzy nie uczynili, no ale to świadczy o tym, w jakim zapale już działał ksiądz Skarga. Otóż o tej Mieleckiej, co wiemy, ta Mielecka była najpierw Kalwinką, potem się zrobiła z Kalwinki Arianką, a potem z Arianki się zrobiła Żydówką, pisze, donosi relacja historyczna o tych Mieleckich. Więc proszę Państwa, nic nowego, te herezje rzeczywiście wtedy rozpleniły się tak strasznie, że jak tu wspominał ksiądz o tym, że proponowany był otwarcie projekt polsko-katolickiego kościoła, to trzeba przypomnieć, że sam prymas Łaski namawiał króla Zygmunta Augusta na tę opcję. Prymas namawiał króla na to, żeby się postawił wyżej od papieża, bo to chodziło o te kwestie. Po prostu o te kwestie. Jeśli idzie o realia historyczne. Proszę Państwa, to jest przecież moment, w którym braci księdza Skargi, jezuitów, w Anglii, jeśli zostaną zdemaskowani, schwytani i rozszyfrowani, to się ich tam nie mniej, nie więcej ćwiartuje publicznie. Tak? Za samo noszenie sukienki duchownej i sprawowanie posługi kapłańskiej zgodnie z ortodoksją katolicką, prawda? Tam się jezuitów ćwiartuje. No więc ksiądz Skarga wie o tym, co się dzieje w Anglii, wie o tym, że wielkie są też potrzeby misji prowadzonych przez jezuitów, ale pisze w jednym ze swoich listów, pisze Indie i wschodnie i zachodnie, to my mamy tutaj. Na Litwie mamy Indie wschodnie i zachodnie. My mamy tutaj takie problemy, że my nie musimy na żadne misje i nie powinniśmy na żadne misje jechać. Więc proszę Państwa, znowu wrócę do tej paraleli uczynionej. Jeśli dzisiaj w Polsce mamy Indie wschodnie i zachodnie pod wieloma względami, no to tak jak był Piotr Skarga Supermanem na tamte czasy, tak też myślę wraca dzisiaj i jego słowo, i jego koncepcja państwa, to jest skarb, do którego warto sięgać. To jest skarb, to jest coś cudownego, że tyle stuleci już minęło, a to jest napisane,
Jaka to piękna rzecz. Językiem ciągle jeszcze dla nas zrozumiałym. Tacy na przykład Niemcy mają swój język nowoczesny, literacki, dopiero wojna 30-letnia ten język kształtuje. I z wojny 30-letniej wychodzą utwory, które Niemcy od biedy mogą współcześni Niemcy dzisiaj czytać ze zrozumieniem. A my to mamy całe pół wieku, może nawet wiek wcześniej. Może nawet wiek wcześniej mamy takie piśmiennictwo, które ciągle jeszcze do nas przemawia. Tutaj przed tą salą kinową wystawiony jest egzemplarz, pierwsze wydanie przyniesione, niech pani pokiwa do mnie, właścicielka tego egzemplarza muzealnego. Tutaj jest, pochodzi ten egzemplarz ze zbiorów prywatnych, więc wychodząc zerknijcie państwo, leżą te kazania sejmowe. To rzeczywiście jest rzecz ciągle do użytku i ciągle można powiedzieć, o tyle o zgrozo aktualna, że ciągle uwagi księdza skargi się stosują do nas w sposób najbardziej dotkliwy. Najbardziej dotkliwy, to znaczy po prostu żaden z wniosków przez niego wyciąganych wtedy nie został przetrawiony i Polacy najwyraźniej nie za wiele się nauczyli na własnych błędach. Jest więc ostatni moment, żeby się uczyć. Możemy się pokusić po takim tutaj przedstawieniu przez pana Grzegorza tych problemów końca XVI wieku. W jaki sposób dzisiaj to, o czym mówi skarga, odnosi się na konkretach? No bo jeżeli te herezje takie wielkie żniwo odniosły, że mam tutaj przykład już takich zapisów kronikarskich, to pewnie mamy całe mnóstwo. Jak chociażby ten epizod ze strzelaniem z łuku do wizerunku Matki Bożej na jednym z bram Moskwy, no to jeżeli pierwszym grzechem tamtejszych ludzi jest odstąpienie od wiary katolickiej, no to jak, jeżeli to jest wciąż aktualne, jak to wygląda dzisiaj? Głównym adresatem kazań sejmowych są oczywiście posłowie i senatorowie. Tutaj nie ma posłów i senatorów. Są przyszli. Są być może przyszli. Co daj Panie Boże, przyszli katolicy posłowie w naszej odrodzonej monarchii. Więc dzisiaj ta choroba postaci panoszącej się herezji może nie jest tak w expressis verbis to samo, co pod koniec XVI wieku, tak? Bo raczej tutaj w Białymstoku to nie mamy problemu z Kalwinami, tudzież Luteranami. Generalnie te spory tak już nas nie rozpalają jak wtedy, kiedy ludzie potrafili się porąbać na ulicy, gdzie nie za jazdy profanowano kościoły. To takie rzeczy, które nie tylko w czasie wojny, ale w czasie najbardziej pokoju się odbywały tutaj na Litwie i nie tylko. Więc jaka jest główna choroba dzisiaj, moim zdaniem, naszego katolicyzmu, tak, który jest bardzo fasadowy. Znaczy mamy pełne kościoły i dla wielu także duchownych, moich współbraci, tworzą taką iluzję, że jeszcze nie jest tak źle, a może jeszcze tak, nawet jak jest wszędzie źle, to u nas na Podlasiu jeszcze jest całkiem dobrze, a wszystkie to nas przyjdzie na pewno na samym końcu. Moi drodzy, tak nie jest. Jestem przekonany, że może tutaj pewnie reprezentacja katolicka jest i ten duch katolicki jest na pewno na wyższym poziomie niż naszych braci, których tutaj nie ma, ale myślę, że pierwszą taką zasadą podstawową jest to, że pierwszym grzechem, który moim zdaniem jest najważniejszym, jest letniość religijna. Żeby naprawdę wielu z was wierzy, że wszystko jedno tak naprawdę, czy ktoś jest katolikiem, prawosławnym, luteraninem, czy jakimś innym, byleby był dobrym człowiekiem. Że takie ogólne dobro człowieczeństwo jest przez Pana Boga najbardziej cenione, bo przecież dla Niego te różnice to są rzeczą względną. I tu wchodzimy teraz do retoryki sejmowej, kiedy ci luteranie na Sejmie Rzeczypospolitej pod koniec XVI wieku to samo mówili, identycznie.
dążąc do uchwalenia tej zgubnej Konfederacji Warszawskiej. Tak? To się teraz wiemy, że tego chrubi, wielka karta polskiej tolerancji, ale pół episkopatów wyszło wtedy, kiedy uchwalono tę ustawę. Więc pół biskupów na znak protestu nie głosowało z tych, którzy zasiadali w Sejmie, że nie zgadzali się z tym. To jest zamach na wiarę katolicką, na tolerowanie błędów, które to jest urąganie majestatowi Pana Boga. Ale wielu z tych, którzy dogłosowali za tą konfederacją, właśnie argumentował dokładnie w taki sam sposób. Nieważne, co się wierzy. Najważniejsze być dobrym obywatelem, dobrym człowiekiem. Z tym, że to, co się wyznaje, bezpośrednio przekłada się na sposób myślenia. Tak? Jeżeli ten, powiedzmy, dajmy na to hipotetyczny poseł, który twierdzi, że będzie dobrym obywatelem, bo jest wyznania luterańskiego, to on zawsze będzie za chwilę dążył do tego, aby uniezależnić się od Kościoła i kusić władcę, tak jak chociażby tego Zygmunta Augusta, żeby uniezależnił się od tego papiestwa, od tych biskupów, bo po co mu te uciskające go jakieś przepisy katolickie, ten jakiś papież, który tam jakąś politykę narzuca, czy jakieś sugeruje jakieś rozwiązania, kiedy my tutaj sami powinniśmy stanowić o sobie, my Polacy. Ale to jest oczywiście na przełożenie na bardzo wysoki poziom. Na poziomie takim naszym codziennym, ta gnuśność katolicka polega na tym, że my sobie ważymy sobie lekce zasady wiary katolickiej, łudząc się, że przecież tak ogólnie to jestem dobrym człowiekiem. Jeżeli nie będzie dobrych katolików, nie będzie gorliwych katolików, to nie będzie dobrych Polaków. Dla mnie to jest tutaj oczywista. Druga sprawa, ponieważ nie rozmawiamy tutaj z posłami, nie ma tutaj ani senatorów, więc my nie zreformujemy naszej kochanej Polski od góry. Nie pójdziemy teraz, nie zbierzemy się, nie pójdziemy na Sejm, no nie zdobędziemy jakiegoś rokoszu, no nie mamy takich możliwości. Więc jak należy Polskę budować, mając na przykładzie to, co mówi ksiądz Podskarga, przekładając ją na nasze realia tutaj w Białymstoku, w naszym tutaj kolachanej stolicy Podlasia. Moi drodzy, tutaj z tyłu mamy na banerze napisane, mamy tradycja, rodzina, własność. I to jest tak naprawdę program, który można, cały program odbudowy państwa, można naszego kochanego państwa, można by streścić w trzech słowach. I teraz Polska nie przyjdzie od góry. Nie będzie jakiś wspaniały prezydent wybrany w demokratycznych wyborach, który to wszystko odwróci. Ja jestem przekonany, że sprawy zaszły za daleko. I teraz trzeba się szykować, żeby ci, którzy tutaj są i nasi przyjaciele, którzy jeszcze to zrozumieją, na miękkie lądowanie. Kiedy się ten system już zawali ostatecznie, żeby ci, którzy będą na to gotowi, mogli spać na cztery łapy i budować od nowa. Bo tego zmurszałego systemu to jest tak przeżarty, tak jest zdegenerowany, że to jest niewiele co ratować. Oczywiście to nie znaczy, że mamy się zamknąć w naszych czterech ścianach i zupełnie nic nie robić, nie? Ratujmy co się da, ale szykujmy się na plan B. I plan B to jest właśnie tradycja, czyli powód do gorliwości katolickiej, do tradycji katolickiej, do zasad katolickich, nie jakieś tam wartości, które każdy sobie w sumie procentowo ustala, co dla niego jest ważne, ale zasady katolickie. Do zasad katolickich. Po drugie, własność. Własne domy, własne mieszkania, własny kawałek pola, który nie należy odsprzedawać. Trzeba zawsze mieć, jeśli to możliwe, żeby ten kawałek pola był w waszych rękach. Bo nikt wam nie zagwarantuje, że coś się może wydarzyć, kiedy nagle trzeba zacząć znowu coś siać, żeby przeżyć. Więc nie pozbywajcie się tak lekkomyślnie waszych ojcowizn, nawet jeżeli mieszkamy teraz w Białymstoku, a gdzieś tam ojcowizna jest na jakichś wsiach naokoło, jest, trzymaj. Jeszcze będziesz tego potrzebował. No i rodzina. Nie będzie Polski bez katolickich, wielodzietnych rodzin. Tutaj może mówiłem, że jedna z tych kar, o którym Skarga mówi, że Bóg kara, jest przykład narodów uściennych. I tam, chociażby w jego czasach, wojna 30-letnia, która spustoszyła Niemcy,
była takim dla nas przykładem, co się może wydarzyć, tak? Jeżeli sprawy wiary katolickiej nie będą należycie traktowane. No i teraz po lewej stronie mamy Niemcy, gdzie już zaczęli nawet politycy publicznie mówić, że demografia jest, będzie największym problemem Niemiec w najbliższej dekadzie albo przez najbliższe dwie dekady. Islamska populacja, która rośnie w wstępie bardzo szybkim, a Niemcy nie mają dzieci. I potem na co będzie za chwilę potęga państwa niemieckiego i zasobne banki, jeżeli nie będzie Niemców? I druga strona, mamy do czego może prowadzić korupcja i anarchia w państwie, mamy Ukrainę, która teraz trzeszczy posadę. I teraz to, że mamy teraz ten stan jakiejś równowagi kontrolowany przez służby, żeby to jeszcze się jakoś trzymało, ale to można bardzo łatwo rozchwiać i wtedy nikt nie zagwarantuje wam, co się stanie. Teraz rodzina jest najlepszym kapitałem na przyszłość. Chyba w zeszłym roku bodajże pan Waldemar Pawlak, na pewno człowiek, który się świetnie orientuje w sprawach, co się tak naprawdę dzieje w naszym kochanym kraju, on przez chwilę, może być może w chwili słabości, powiedział, że on nie wierzy w żadne emerytury. On inwestuje w swoich synów i we wnuki. To jest najlepsze zabezpieczenie i kapitał na przyszłość. Więc jeżeli ktoś tych synów albo córek nie ma, a posiada prawowitą małżonkę, to niech bierze się do roboty, będzie na nas oczekiwać. To, że się dziecko pojawi na świat, jest dopiero ćwierć sukcesu, jeszcze kwestia wychowania, aby w tej tradycji rodzinie własności mógł wzrosnąć. I teraz rodzina to jest siła i to będzie zawsze podstawa. Rodzina, tradycja i własność. Te trzy elementy. Moi drodzy, pamiętajmy, że jeden z pierwszych sposobów, w jakich Anglicy, chociażby w Irlandii, chcieli rozbić potęgę katolicyzmu irlandzkiego, było nakaz dzielenia majątków przy spadku na wszystkich synów. Tak, aby nie mógł tylko najstarszy całej fortuny dziedziczyć, bo byłby wtedy zbyt bogaty. Wiadomo, bogaci katolicy mogą wspierać różne katolickie inicjatywy. A jak się rozbija za każdym razem tą fortunę ojcowską na poszczególne elementy i zakatów też się znowu rozdrabnia i wtedy katolicy stają się biedni. Więc na czym polegała potęga katolicyzmu irlandzkiego? To, że było bardzo dużo dzieci. Czego Anglicy nie mogli, no, nie mogli ani sprostać, ani temu się oprzeć, tak? No bo no, nie mogli przecież zapewnić ludziom, aby posiadali dzieci. I teraz liczne irlandzkie rodziny spowodowało, że ten katolicyzm był tak bardzo żywotny, tak zasobny w powołania przez tyle wieków, aż do ostatnich czasów, ale upadek irlandzkiego katolicyzmu to jest inna kwestia. Nas tutaj może w tym momencie nie dotyczy. Więc własne rodziny, własne domy, nie pchanie się w kredyty. Uchowaj, Panie Boże, aby się te homonto pchać. Lepiej być ubogim. Ja nie mówię nędzarzem, ubogim. Mieć swoje mieszkanie, ale własne, zapracowane, z własnych kawałek działki czy kawałek pola, niż napadanie sobie homonta w postaci lichwiarskiego kredytu na 30 lat, który jeszcze tam co chwilę jakieś się obraca, zmienia. I teraz ostatnio moi przyjaciele mi mówili, że przy księdze po 6 latach spłacania ze 130 mamy dalej 100 tysięcy do spłacenia, po 6 latach regularnego spłacania. Tak, no to pewnie część z was w taką pułapkę wpadała, więc dobrze wie, o czym mówię. Lepiej być ubogim, niż mieć swoje rzekome bogactwo na minionych nogach. Masz fach w ręku, masz rodzinę, masz żonę, masz pole, to jesteś już bardzo bogaty. Jeżeli masz do tego wiarę katolicką, to jesteś już bezpieczny. I teraz to jest zaczyn, którym będziemy budować, odbudowywać naszą przyszłą, wymarzoną, najjaśniejszą Rzeczpospolitą.
tych trzech słów tutaj wymienionych, tradycja, rodzina, własność, jak kto pyta o ten program edukacyjny, to ja dorzucam moje trzy słowa, Kościół, Szkoła, Strzelnica. Kościół, Szkoła, Strzelnica. A jeszcze wracając do tamtych czasów zamierzchłych, ale tak współczesnych, do tego przełomu XVI i XVII wieku, jaki jeszcze stereotyp w naszych podręcznikach historii do dzisiaj się czai, do dzisiaj jest powielany? Otóż cała ta rewolucja protestancka, bo to była rewolucja, ona jest fałszywie nam przedstawiana jako jakiś bunt mas. Lud nie mógł już ścierpieć tego ucisku, tej dziesięciny, co to ci proboszczowie. Chciałby dzisiaj każdy jakąś dziesięcinę płacić, prawda? Dzisiaj się płaci 8 dziesięcin. W najlepszym wypadku. Otóż przedstawia się rewolucję protestancką jako odruch buntu ludzi, którzy stanęli w prawdzie, bo nie mogli już znieść zakłamania tej symonii, tej ruiny, poróbstwa, tego handlu odpustami. No, proszę Państwa, co tam Luter, przepraszam, w tej wygódce, w której wysiedział swoją teologię, bo on miał problemy gastryczne, więc to jest fakt historyczny notowany przez jego biografów. To jest jedna rzecz. Ja mu nie odmawiam szczerości. Niech się Pan Bóg nad nim zlituje, ja mu nie odmawiam szczerości. Luter to jest taki patron intelektualistów. Rzeczywiście człowiek być może do pewnego stopnia bezinteresowny. Musi być bezinteresownym ktoś, kto całe życie spędza na lekturze i pisaninie, prawda? Duża bezinteresowność. Ale Luter to jest jedna rzecz. Zaraz obok Lutra pojawia się jakiś książę. Obok księcia pojawia się jakiś król. Ba, potem nawet i cesarze się pojawiają, czy aspirujący do roli cesarzy. Proszę Państwa, nie ma ludowego protestantyzmu. W Polsce protestantyzm to jest rewolucja odgórna. Rewolucja odgórna. Jak prawdę mówiąc, wszystkie rewolucje. Dlatego, że normalni ludzie starają się żyć normalnym życiem i mieć w miarę poprawne relacje i z sąsiadem, i z Panem Bogiem. Natomiast protestantyzm został zaprowadzony w Polsce przez bałamucących się panów. Przez bałamucących się panów, tak, głównie Litwinów, tak, rzeczywiście, kalwinizm na Litwie, no to właśnie była pycha Radziwiłłów, Czarnego i Rudego. To były takie sytuacje, jak ta odnotowana, notabene nie przez żadnego tam przebrzydłego jezuitę, to nie jest żadna tam katolicka propaganda, tylko zanotował to w swoim pamiętniczku, w takim dzienniku podróży po Polsce, pewien protestancki nauczyciel, czyli taki minister, korepetytor, którego sprowadził do Polski ze Szwajcarii jeden z małopolskich panów. Otóż ten protestant odnotował tak mianowicie fakt, że do jego chlebodawcy przychodzą mieszczanie z miasteczka, które jest własnością owego bałamucącego się heretycko pana. Przychodzą mieszczanie z pokorną prośbą, żeby chociaż jednego księdza katolickiego pozwolił sprowadzić. Chociaż jednego księdza, prawda? Ponieważ pan zdecydował, że furda papież, mądrzejsi ci, co tutaj właśnie te książki przeciwko papieżowi piszą, i wyrzucił z dnia na dzień wszystkich księży katolickich i zakonników ze swojego miasteczka. Więc zapamiętajcie Państwo ten obraz. Taka jest rzeczywistość protestantyzmu w Polsce, że doły, ludzie, tak?
tak? Zwykli, prości, przychodzą prosić pana heretyka, żeby zezwolił na to, żeby chociaż jedna msza katolicka była w naszym mieście. To są realia. To nie jest żadna rewolucja ludowa. To nie jest tak, że lud polski właśnie tych jezuitów już znieść nie może i marzy tylko o tym, żeby właśnie tę rewolucję zaprowadzić. A taki obraz ciągle, jak nie mam, bo ja czasem zaglądam do podręczników szkolnych i przedszkolnych, taki obraz się z tych podręczników ciągle wyłania. Jeszcze wracając do tej Moskwy, proszę Państwa, Fatima, 100 lat temu blisko, mowa tam o tym, że nawrócenie Moskwy, nawrócenie Rosji to jest sine qua non jakiejkolwiek przyszłości. Tak? Jakiejkolwiek przyszłości. Otóż zauważyłem i też sam tak po sobie odnotowuję, że Polak to ma taki odruch, że jeśli ta Moskwa ma być nawrócona, no to, że to najgraźniej nasze będzie zwycięstwo i że to nasza rola jakaś ma być w tej sprawie. Zetknąłem się z taką dumną postawą polskich katolików. Otóż, proszę Państwa, tak jak z tym porąbanym Panem Jezusem w roku 1610 w Moskwie, nie wiadomo, kto tu kogo będzie nawracał, jeżeli dalej tak się sprawy będą toczyć, prawda? Nic takie też nauki płyną z tamtej historii, z historii czasów, w których przyszło działać księdzu skardze, że nic najwyraźniej nie jest gwarantowane, że nic nie jest dane na zawsze. Że nie ma się żadnego patentu, tak? Że jak już właśnie raz żeśmy się ochrzcili, państwo polskie arcykatolickie, podpora papiestwa, nie, nic nie jest dane na zawsze. No i tak jak został roztrwoniony ten wielki skarb, tak jak się okazało właśnie w roku 1610, okazało się, że Polacy nie są zdolni nawrócić Moskwy. Proszę Państwa, już tam byli. Już miasta i bojarzy rosyjscy zostali lennikami polskiego władcy. A jednak okazało się, że Polacy roztrwonili ten potencjał i mając tak wspaniałe, podane na tacy okoliczności, tak wspaniałe warunki, pełne dane, żeby właśnie dokonać tego, czego, no mój Boże, nie tak dawno w historii przecież nawrócili Litwę. Polacy, korona polska nawróciła Wielkie Księstwo Litewskie. Święta Jadwiga, prawda? Razem z mężem. Dokonała tego Polska. Jeszcze wtedy miała tę siłę. No a minęły następne 2 stulecia i okazało się, że ta siła nie, że sama się wypaliła, ona się nie wypala, tak? Ona została właśnie roztrwoniona. Stąd straszna dla nas nauka, zadawajmy sobie to pytanie, kto tu kogo będzie nawracał? Kto tu kogo będzie nawracał w najbliższej przyszłości? No nasz błogosławiony papież pokładał w nas ogromne nadzieje, tak? No tak mi się wydaje, że jemu się wydawało, że my Polacy będziemy stanowiły naprawdę jakiś zaczyn w tej Unii Europejskiej, która jest naprawdę bardzo pogańskim systemem, w którym żyje wielu współczesnych pogan i neopogan, że Polacy coś tutaj wyniosą. Teraz w historii dziejów każde państwo, jeżeli istnieje, to istnieje po coś. Państwa nie istnieją tak sobie, tak ex nihilo, tak niezależnie od Bożego planu. W takiej mojej prywatnej takiej koncepcji, na przykład dlaczego się odrodziła II Rzeczpospolita? Dlaczego Pan Bóg pozwolił po tych 100 latach niewoli, po 123 latach niewoli, aby taki byt państwowy jak Rzeczpospolita wróciła na mapę świata? Przecież na kongresie wersalskim wcale nie musieli się na to zgadzać, mimo tych wielkich wysiłków Romana Dmowskiego, który przekonywał, że to państwo jest potrzebne jako stabilizator tego nowego porządku europejskiego. Gdy popatrzymy na to z Bożej perspektywy, katolickiej perspektywy, mając jeszcze na uwadze to, co Matka Boża mówiła w Fatimie, a to jeszcze jest 3 lata, zanim państwo polskie
wróci na mapy świata, a Gwynia Fatimie wciąż trwają. Zadaniem Polaków w odrodzonej Rzeczpospolitej było zatrzymanie bolszewików w marszu na zachód. Gdyby tego państwa nie było, gdyby Niemcy graniczyły dalej z Rosją, wszystko jedno, gdzie ta granica by była, czy tam bliżej Wisły, czy gdzieś tam na Bugu, czy gdzieś dalej, no to przecież ta rewolucja wlałaby się na cały ten zachodni świat i byśmy teraz mówili po rosyjsku, z tyłu mając Władimirza Lenina, albo jakiegoś innego z myśliciela bolszewickiej rewolucji. Wtedy Polacy byli jeszcze starymi Polakami i pokonili bolszewików. I teraz cały byt dwudziestolecia międzywojennego. Takie małe prosperity, nasze wyidealizowane lata 20 i 30, że to właśnie, kiedy mogliśmy oddychać pod pierwszą naszą niepodległością. Moi drodzy, Polska była pierwszym krajem, w którym zdepenalizowano homoseksualizm. Pierwszym krajem. My skądinąd jesteśmy bardzo ciekawym w ogóle takim bytem państwowym, na którym wiele rzeczy jest testowanych po raz pierwszy na świecie. Więc po raz pierwszy na świecie, pierwsze państwo na świecie zdelegalizowało homoseksualizm, to była Polska. Kiedy Rozalia Cerakówna mówiła, że spadnie wielka kara na Warszawę, w tej jakiejś zagładzie bliższej, która już ledwie wisiała po wieczu, ta wojna światowa, to pamiętajmy, że Warszawa przed wojną to było Europejskie Centrum Aborcji. Tu się przyjeżdżało na, no właśnie, żeby dokonać tego procederu. To było różowe miasto, to było najwięcej klubów, albo przynajmniej może jakieś nie najwięcej, to ścisła europejska czołówka, no jeżeli zdepenalizowano homoseksualizm, no to wiadomo, jakie prowinencji kluby mogły się w tym, bo oczywiście w tym półświatku warszawskim powstawać. I teraz, jeżeli Pan Bóg przemawia do różnych ludzi jeszcze przed wojną, mówiąc, że przyjdzie kara na to miasto, że przyjdzie kara na Polskę za to, że nie wykorzystała tego potencjału, który znowu z miłosierdzia Bożym otrzymała w prezencie od Króla Królów i Pana Panów w postaci niepodobnego bytu, no to tym razem kara przyszła natychmiastowo. Bo jeszcze w logice dziejów jest toż, to jest oczywiście fakt, trudno z tym dyskutować, że w starożytności jakiś tam okres to się liczyło w tysiącach lat. Teraz nic nie zmieniało. I to coraz bardziej przy, no chociażby widzimy, jak epoki się skracają. Tak, starożytność, potem mamy średniowiecze, mamy renesans, oświecenie i tak dalej. Dzisiaj to już jest 10 lat, to już jest dekada, to już jest epoka. Stąd Pan Bóg nie będzie długo zwlekał z różnymi karami. Bo karmu okaże nie też, żeby się mścić, tylko żeby nas wychowywać, żebyśmy znowu mogli się opamiętać. Więc teraz mamy tak zwaną niepodległość, także możemy mówić swobodnie po polsku, możemy się spotykać, więc jeszcze nie jest tak źle. Pytanie jeszcze tylko, jak długo? Jak długo utrzymamy się w takiej pozycji, jeżeli my na tych, którzy decydują, jaki jest kształt naszego ustawodawstwa, wybieramy właśnie takich posłów, których no właśnie jeden był jakiś tam aktorem porno, drugi nie wiadomo jak go należy traktować, czy z mężczyzną, czy kobietą. Że to jest bardzo ciekawe, także żeby pływać na olimpiadzie, potrzebne są badania genetyczne, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Ale żeby być posłem, to już nie trzeba. Jak sobie kto zadeklaruje, tak może występować. Tak? Eks-ksiądz, który słynie z jednym z publicystów, faktów i mitów i tak dalej, to jest reprezentanci naszego państwa. To jest kpina. A Pan Bóg nie pozwala z siebie drwić. I teraz oczywiście może każdy z was powie, nikt z nas nie głosował dla tamtych ludzi. Owszem, nikt z nas nie głosował, ale jeżeli ta kara, która ma znowu nas otrzeźwić, zbliża się, więc należy zrobić dokładnie to, co mówiłem wcześniej, plus to, co Pan Grzegorz uzupełnił jeszcze, kaplica, szkoła, strzelnica. A jakby ktoś chciał wiedzieć, jak to się robi w praktyce, to możemy zapytać po dzisiejszym wykładzie. Ja wtedy dam szczegółowe wskazówki, jak należy zrobić i do kogo należy się zgłosić. A jeszcze jedno w życiorysie Piotra Skargi. Jedna rzecz piękna,
to ta, że to był duchowny, bardzo dobrze rozeznający realia na wszystkich piętrach. Od tego piętra, na którym rzeczywistość się kreuje i modeluje, od piętra władzy, poniżej. I otóż oprócz tego, że napisał nam te piękne kazania, no to pamiętacie Państwo, że dbał też o finanse najuboższych. Dbał o finanse najuboższych. Ta komora potrzebnych założona przez księdza Piotra Skargę. Potrzebnych, czyli potrzebujących, prawda? Komora potrzebnych, jaka piękna nazwa. Był lombard założony w Krakowie, kiedy tam przez jakiś czas urzędował. No, to była instytucja finansowa. To była instytucja, taki quasi-bank. Otóż to jest ta piękna tradycja tych naszych pasterzy, którzy potrafią do nas i przemówić, i potrafią nas zachęcić do tego, żebyśmy się właśnie ogarnęli także na tym poziomie bytowym, czego bez finansów dokonać niepodobna, prawda? Więc to mi się też w księdzu Piotrze Skardze podoba, że był nie tylko teologiem i szermierzem słowa, ale był też człowiekiem bardzo praktycznym, na co właśnie takie przykłady jak komora potrzebnych wskazują. Nic już nie dodam do tego, coście Państwo tutaj od księdza Jegomości usłyszeli. Może Państwo teraz zabierzecie głos. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem. Pani zachęca do oglądania telewizji i słuchania radia. Tak. No. No. Przepraszam bardzo, jako historyk muszę wystąpić w obronie prymasa Łaskiego. No. Ponieważ ksiądz prymas Łaski był znany z tego, że zwalczał heretyków z całą siłą. Również przeciwko prawosławnym traktat napisał, przywrócił cenzurę, przywrócił inkwizycję. Natomiast miał bratanka Jana Łaskiego, który był jednym z najwybitniejszych działaczy reformacji europejskiej, wprowadzał anglikanizm i to on zachęcał króla Zygmunta Augusta do tego, żeby przekształcić kościół, ponieważ prymas Jan Łaski umarł jeszcze zanim Zygmunt August wstąpił na tron. Raz dwa. Bardzo dziękuję za to uściślenie. Natomiast będę się upierał, że przed upadnięciem, przed przejściem Polski do obozu protestanckiego nie uchronił Polski w takiej mierze prymas Łaski, w jakiej późniejszy kardynał Kozjusz. I to on, prawda, pan kiwa głową, pan potwierdza, że to on był tym jedynym, który wetował ten projekt sprotestantyzowania się Polski, to znaczy zwołania synodu narodowego, prawda? Chodzisz, nie Łaski. Łaski tak, był. Ale mi chodziło tylko o to, że to Łaski nie proponował królowi Zygmuntowi ani wcześniejszemu przyjęcia protestantyzmu. Tylko o to mi chodziło. Natomiast Chodzisz oczywiście. Dziękuję za uściślenie. Ja tu chciałam nawiązać do pana reżysera wcześniejszej wypowiedzi, mianowicie o Lutrze. Mianowicie jak ostatnio byliśmy w Szwecji, zwiedzaliśmy Sztokholm, pytałam przewodnika, gdzie są te zrabowane rzeczy polskie i proszę zgadnąć, co odpowiedział. Myślałam, że powie złoto, czy w ogóle inne obrazy, czy coś. A on powiedział, biblioteka w Braniewie. Czyli od razu pojechaliśmy i zobaczyliśmy po prostu miasto, gdzie właśnie Stanisław Hozjusz sprowadził właśnie jezuitów, Braniewo. Czyli Stanisław Hozjusz to był ten, który
przedstawił sprawę Lutra i reformacji na Soborze w Trydencie. Prawda? Także no, to jest tak, jak było napisane tam w Braniewie, to był drugi człowiek po papieżu. Tak oni po prostu odbierają to, bo Janie Pawle II. Także też należałoby trochę nawiązać, prawda, przed Piotrem Skargą. Hozjusz, tak jest. Hozjusz sprowadza jezuitów do Polski. No i właśnie tak się przesilają dzieje Polski, że proszę Państwa, zobaczcie to o pokolenie, czy dwa pokolenia nawet wcześniej, że mamy w dynastii Jagiellonów, mamy świętego królewicza Kazimierza i to jest kwiat chrześcijaństwa w Polsce, prawda? Polski katolicyzm wydaje taki piękny kwiat, jakim jest królewicz Kazimierz, święty Kościoła katolickiego. A równocześnie jego młodszy brat, zwany przez nas dzisiaj Zygmuntem Starym, tak niewiele lat później jest monarchą, którego decyzja waży na losach świata, ponieważ Zygmunt Stary dopuszcza do ukonstytuowania się pierwszego państwa protestanckiego na ziemi. Prawda? Jakie przesilenie polskich dziejów. Święty królewicz Kazimierz i Zygmunt Stary Leń, który nie zakłada uniwersytetu w Wilnie, a dopuszcza ani we Lwowie, ani w Poznaniu, a dopuszcza do tego, żeby protestanci utworzyli pierwsze państwo protestanckie na kuli ziemskiej, a zatem to decyzja polskiego monarchy przeważa i oznacza w istocie złamanie fundamentalnej zasady cywilizacyjnej. Bo jaka jest fundamentalna zasada? Ano właśnie taka, że mamy dwuwładzę, że papież nie jest cesarzem, a cesarz nie jest papieżem. Natomiast w państwach protestanckich, wolność domku w swoim domku, monarcha jest głową kościoła. No i to owocuje dalszymi rozmaitymi katastrofami cywilizacyjnymi, o czym więcej i dogłębniej mogą Państwu opowiedzieć tacy specjaliści, no, po których wykłady możecie Państwo sięgnąć. Nie musicie Państwo jechać nigdzie w świat, ale w internecie znajdą się rozmaite analizy tej katastrofy cywilizacyjnej. Zwróćcie Państwo w każdym razie uwagę na to, jak to właśnie jednocześnie wydawać się może, że mamy moment najświetniejszy, moment najwspanialszych triumfów, a równocześnie dokonuje się katastrofa. I to czasem z udziałem tych samych ludzi. Korzystając z okazji, chciałbym zadać pytanie. Zarówno pan Grzegorz, jak i pan reżyser mówiliście o... Też Grzegorz. Dokładnie. Mówiliście o szlachcie. Ksiądz Grzegorz określił ją jako zniewieściałą szlachtę. Pan reżyser zdegenerowaną, jeśli dobrze pamiętam. Bądź też w podobnym tonie. Chciałbym zapytać, jak do tego doszło, że ta szlachta faktycznie osiągnęła tak niski poziom i w konsekwencji doprowadziła do upadku państwa? Czy też przyczyniła się do tego w znaczący sposób? Ja kręcę głową, bo to tak nie można powiedzieć, tak nie należy mówić. To właśnie też jest pewna klisza nam podsuwana, suflowana przez propagandę antypolską, antykatolicką, że mianowicie to wszystko ta szlachta, czyli ci panowie i gdyby nie ci panowie, no to ten lud nasz polski wierny, to on jakoś dałby sobie radę, prawda? No nie, zniewieściałość, owszem, no ale równocześnie właśnie, proszę Państwa, czytajcie opisy tych triumfów przed ta niesłychana szarża pod Kircholmem, zresztą szarża wielokrotna, to proszę Państwa, to się tak nie bierze z niczego, tak? Tam ci ludzie się modlą i leżą krzyżem przed tą bitwą.
To nie jest tak hop, proszę Państwa, tak wyjść na pole i dać się porąbać, czy narazić się na ukłucie jakimiś nieprzyjemnymi, ostrymi przedmiotami, prawda? Już wtedy broń palna zresztą była. Oni się modlą i leżą krzyżem, także to absolutnie nie spełnia tego stereotypu antyszlacheckiego. Oczywiście, no właśnie, komu więcej dano, na tym spoczywa większa odpowiedzialność. Ponieważ się wtedy zaczął, przed stuleciem, zaczął się zamykać stan szlachecki. Jeszcze na początku XVI wieku sejmujący panowie decydują, to jest jeden z moich ulubionych takich kwiatków historycznych, że decyduje Sejm, że się zakazuje chłopom nosić złote łańcuchy. Tak? Na początku XVI wieku. To jest z jednej strony właśnie świadectwo wspaniałości Rzeczypospolitej, no bo jakiż to musi być piękny kraj, że się chamstwo tak obnosi z luksusem, że aż to kłuje w oczy pana, prawda? Więc piękne świadectwo, że się zakazuje chłopom nosić złote łańcuchy. Ale z drugiej strony jest to właśnie przesilanie się naszych dziejów, bo jest to oznaka, jest to akt zamykania się stanu szlacheckiego. No i jak niszczymy wolną konkurencję, ruch w interesie, jak spowalniamy i utrudniamy, no to właśnie możemy popaść w lenistwo, w lenistwo, w lenistwo. I trwa to potem jeszcze setki lat, jeszcze to, co dobre, to procentuje, bo Pan Bóg litościwy nie dopuszcza do tego, żeby ze złych rzeczy, żeby same złe rzeczy wynikały, bo gdyby tak było, gdyby to się potęgowało, prawda, do sześcianu, no to byśmy w ogóle tutaj nie siedzieli, bo byłoby piekło na ziemi. Pan Bóg do tego nie dopuszcza, trwa to troszkę, tak jak to właśnie ksiądz wyłożył. Litość Pana Boga daje nam czas na to, żebyśmy jeszcze się ogarnęli. Więc protestuję przeciwko zwalaniu wszystkiego na tę szlachtę, no bo przecież, proszę Państwa, szlachta to my. To znaczy nie ma Polski bez narodu politycznego. Być szlachcicem to nie jest jakiś sam splendor, czysta przyjemność i luksus i przywilej. Nie. Być szlachcicem to jest po pierwsze właśnie obowiązek. To jest obowiązek, to jest właśnie obowiązek jaki? Taki, żeby na wezwanie władcy pójść pod ten Kirchholm i dać się porąbać, tak? To jest poważny obowiązek i wcale nie każdy ma ochotę ten obowiązek dźwigać. W związku z tym niektórzy się od tego wykupują, a mieszczanie wcale nie mają ochoty chodzić na wojnę, a bogaci chłopi wcale się nie palą do tego, żeby iść na wyprawę wojenną. Być szlachcicem to jest przede wszystkim obowiązek stawania zbrojnego w potrzebie. I nie każdy ma na to ochotę. W związku z tym nie ulegajcie Państwo takiej właśnie propagandzie rewolucji, która ma różne mutacje w różnych epokach, że właśnie szlachectwo, arystokracja, że to jest w istocie przywłaszczenie tego, co do ogółu należy. To jest jakiś ekskluzywny przywilej. Nie, przede wszystkim historycznie to jest obowiązek, to jest ciężar. Tak? No a oczywiście, jeszcze raz powtórzę, im więcej komu dano, tym więcej będą od niego wymagać i to dotyczy, to się sprawdza na przykładzie naszych dziejów. To się doskonale sprawdza. Tutaj mógłbym jeszcze tylko dodać, że przyczyna gnuśności praktycznie w każdej epoce jest zawsze bardzo podobna. Tak? Jeden z pierwszych rzeczy jest najbardziej kuszących człowieka, to jest przede wszystkim bogactwo, gnuśność. Tak, jeżeli mam, jestem już bogaty, mam tyle pieniędzy, że już nie wiem, co z nimi robić, że mogę się wykupić ze służby wojskowej, że mogę sobie nająć żołnierzy najemnych, którzy za mnie pójdą walczyć i jeszcze mi zostaje, to zaczyna mi głupie pomysły przychodzić do głowy. I zaczynam wtedy myśleć, że ten Pan Bóg to do końca mi nie jest potrzebny, bo skoro ja to wszystko mam, swoją własną pracę zarobiłem,
handlem, który tak dobrze mi idzie, no to Pana Boga zaczynam traktować tak już trochę z daleka. Jeszcze jakby jeszcze bym był wolny od podatków i jeszcze od tego ucisku kościelnego, że w ogóle byłoby super. Tutaj mogę też uzupełnić tutaj Pana Grzegorza, że no właśnie, bo tak mówimy o tym szlachcie i wchodzimy teraz w narrację podręczników perelowskich, które ja dobrze pamiętam z dzieciństwa, gdzie właśnie zawsze było spychane, że upadek państwa to tylko szlachta, szlachta zła, zawsze źle, bo to dopiero właśnie ten lud robotniczy, pracujący, jak się uwolnił z tego, z tych ucisków pańskiej szlachty, to wtedy dopiero mogło te wspaniałe państwa, jakim jest Ludowa Rzeczpospolita powstać. No, kultura sarmacka to też jest szlachta, tak? To przecież nasza własna, polska, rdzenna, katolicka kultura, nie jakaś importowana z zewnątrz, czy jakieś nazwy francuskie, czy jakieś niemieckie, tylko nasza własna, polska, sarmacka kultura. To też przecież my, to jest nasza historia. Ta generacja zawsze zaczyna się od jednostek. Ten, jakiś inny, ów. Im wyżej postawiony, tym większe wody ma przełożenie, jakie daje przykład na tych, co stoją niżej. No i to takie się pojawia, takie właśnie, można to powiedzieć, takie komórki rakowe, tak? Jak są potem przerzuty na innych i to się rozprzestrzenia, to wtedy zaczyna się ta choroba rozwijać, tak? I ten stan zaczyna się powoli rozwijać. Nigdy nie wolno mówić tak o masło, to wszyscy byli źle. No właśnie, gdyby wszyscy byli źli, to skąd jednak też pospolita trwała? Co chwilę były próby naprawienia, przecież też były też posłowie, którzy mieli kapitalne korekty ustaw, wzmocnienia władzy królewskiej, chociażby przecież sam Piotr Skarga w tym traktacie politycznym, on był wielkim zwolennikiem wzmocnienia władzy monarszej, żeby ta władza była hierarchicznie ustawiona na wzór średniowiecznej zależności feudalnej. On mówi, że tak jak w kościele katolickim. Jest biskup, nad nim jest arcybiskup, nad arcybiskupem jest prymas, nad prymasami jest patriarcha i potem jest papież. I ta struktura świetnie funkcjonuje i mu argumentują, że skoro sam Pan Jezus tak postanowił, to chyba jest to najlepszy model do zastosowania. Bo skoro już w Kościele funkcjonuje tyle lat, więc warto by go też zastosować i w państwie, skoro nam ta wolność zaczyna już bokiem wychodzić. I tutaj czego dał oczywiście wiele przykładów, chociażby ta Konfederacja Warszawska, ta tolerancja, która no, spowodowała, że tak wiele tej herezji, tych przez to źle rozumianą wolność i rozpasanie szlachty mogło się do tej Polski wlać. Gdybyśmy byli odrobinę mniej tolerowali zło i błąd i nie pozwalali im dojść do takich głosów, to może byłoby nieco lepiej. Ale dlaczego się elita degeneruje? Myślę, że te same przyczyny były we Francji degeneracji, co i w Polsce, co i w innych krajach. Tak? A teraz tej elity tak bardzo potrzebujemy, tak? Więc trzeba ją wytworzyć na nowo. Szlachtę nam wycięli, inteligencję nam tam pozabijali, więc trzeba wytworzyć nową elitę. Po prostu. Ktoś musi to miejsce zająć. Tak? I myślę, że część z Was na pewno Pan Bóg powołał, aby to miejsce zajęli, czyli tej soli ziemi w każdym narodzie, tej inteligencji, tej, można by tak powiedzieć, szlachectwo nie z urodzenia, ale szlachectwo z ducha. Prosimy. Moje nazwę jest do Pana Grzegorza Brauna. Otóż, jeżeli rozmawiamy o czasach tak odległych, które żył ksiądz Karga, to mogłoby się wydawać, że to przeniesienie do czasów współczesnych nie jest takie proste. Ale jednak bym prosił Pana o próbę przeniesienia pewnej sprawy z tamtych czasów na czasy współczesne. My tu w Białymstoku mamy prezydenta Szczęśnica. Nie wiem, czy wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Rządził również pan marszałek, wicemarszałek Sejmiku Wojewódzkiego, pan Gołbiński, który też jest szlachcicem. Gdybym się klubi, organizuje spotkania różnego rodzaju. Proszę Państwa, to właśnie za przyzwoleniem pana Truskolowskiego, który przyrzekał, że tego nigdy więcej nie zrobi.
Miała miejsce impreza w pobliżu kościoła prawnego w Białymstoku. Dopiero co, przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i po raz za mojej pamięci chyba trzeci albo czwarty, fajerwerki były na wprost świątyni, w której, proszę Państwa, zarysowany już jest w środkowej nawie po prawej stronie strop. Strop zarysowany, ekspertyza profesora Migdałowskiego z Politechniki wskazuje jednoznacznie, że imprezy, które się odbywają na rynku w Białymstoku z bardzo silnym nagłośnieniem, mogą być jedną z przyczyn właśnie tego stanu rzeczy. I proszę Państwa, ja osobiście interweniowałem konserwatora zabytków, pisałem pismo na Komendę Miejską Policji, to było w czerwcu czy w maju tego roku, pismo nie zostało przyjęte, wielokrotnie dzwoniłem. To są opinie techniczne, które wskazują jednoznacznie na to, że takie imprezy, proszę Państwa, szkodzą temu budynkowi, mogą się przyczynić do znacznego pogorszenia stanu budynku. Więc chciałbym zapytać pana Grzegorza Brauna, jak on widzi w tej chwili rolę tej szlaki, która nami rządzi obecnie, w kierunku, jaki Polska przybiera. Drugie pytanie do księdza Grzegorza. Mianowicie, przed świętami wielkanocnymi była czytana Ewangelia o śmierci Chrystusa na Golgocie. Były tam również dwa inne krzyże. Krzyże, na których byli powieszeni łotrzy. Jeden z nich się nawrócił, ale tylko jeden. Nie do końca jest jasne, czy to ten z prawicy, czy ten z lewicy. Mówię o tym wprost, ponieważ czekają nas wybory i musimy sobie uświadomić, że pewne sytuacje wymagają wyjaśnienia do końca. Otóż ja byłem w Toruniu, proszę Państwa, zaraz na początku roku, w drodze do Bydgoszczy, zajechałem na ulicę, na której jest Radio Maria. Brawo. I poprosiłem, tak, to jest nic dziwnego po prostu, proszę Państwa, takie rzeczy trzeba próbować załatwić. Poprosiłem tam recepcji, bo to było w takiej porze, że nie było możliwości skontaktowania się z którymś zakonniku, żeby, jeśli to możliwe, żeby ojciec dyrektor na antenie nam wyjaśnił tą sprawę. Bo się okazało, proszę Państwa, że w mojej parafii na Pogodnej nie było jasności w tej sprawie. Młody ksiądz z parafii na Pogodnej zebrał dane pochodzące z prawosławia na ten temat. I w prawosławiu jest taka druga poprzeczka na krzyżu, której prawa strona jest skierowana w górę, do nieba, a lewa w dół. Co by sugerowało, że ten po prawej się nawrócił? Ale to nie jest jasna sprawa dla mnie. Ponieważ w moim przekonaniu to jest naprawdę tak, że nawrócił się ten, który wierzył, a nie praktykował. Do końca umierał ten, który wierzył i praktykował na środku. Natomiast pan po lewej stronie, proszę Państwa, to w moim przekonaniu był ten, który praktykował, ale nie wierzył. Uczynił sobie po prostu z tej praktyki profesję. Więc może trochę żartem, może trochę histerią. Takie pytanie mam do księdza Grzegorza. Co sądzi na temat przesłania z tej Ewangelii, o której powiedziałem? Dziękuję. Przykład bardzo ciekawy, naprawdę wykorzystam w tym przekazaniu, bo jest bardzo obrazujący.
Albo chciałbym nawiązać chociażby tego, co pan wspomniał przy tej katedrze, tak? Nic nie pozostaje bez swojej konsekwencji. Jeżeli się organizuje koncerty, które, no może nie powiem, że może nie do końca są może bezbożne, ale nie są katolickie, przed katedrą, no to Pan Bóg nie pozwoli z siebie drwić, tak? Jeżeli przed świątynią organizowane są rzeczy zupełnie świeckie, często z moralnością mających, rozmijających się, może tak, no to rysuje się strop katedry. Nie ma grzechu bez konsekwencji. O szlachtę Pan pyta, no krótka sprawa. Zostawało się szlachcice, można było być wyniesionym do godności i obowiązków rycerza, a zatem można było zostać założycielem rodu szlacheckiego. Za co? No, za rozmaite przejawy, akty wierności monarsze. Kto się dobrze sprawił, kto dobrze machał maczugą pod Grunwaldem, miał szansę z chłopa zostać panem. Tak? Za akt wierności. Otóż tam to był akt wierności, a ci, którzy dzisiaj pełnią obowiązki szlachty w Rzeczypospolitej, no, zostali nagrodzeni za rozmaite akty niewierności w Polsce. Tak? Czerpią swoje przywileje i cieszą się ugruntowaną, wyższą pozycją z tego powodu, że zdradzili. Z tego powodu, że zdradzili. I jeszcze tacy są w obiegu, prawda? Tacy patentowani zdrajcy, którzy dali często początek właśnie rozmaitym starym rodzinom, ubeckim, tak? Bezpieczniackim, sowieckim, czy to niebieskim, czy to zielonym, czy to czerwonym. No, niektórych już w obiegu nie ma, ale są jakieś resortowe dzieci. No, to jest współczesna szlachta i proszę widzieć, zobaczyć to rozróżnienie, prawda? Dawniej było się wyniesionym do stanu, w którym partycypując, można było uczestniczyć w życiu politycznym, było się wyniesionym za akt wierności, za akt lojalności, a teraz Polską rządzą, nie powiadam, że w 100%, ale niestety w procencie znacznym i z mojego punktu widzenia przeważnym procencie rządzą ludzie, którzy czerpią korzyści i cieszą się taką pozycją i mają dostęp do władzy politycznej dzięki albo własnym, albo też własnych rodzicieli, czy też dziadków, pradziadków, bo i takie klany są wielopokoleniowe, aktom niewierności, nielojalności, zdrady. No i taka też to szlachta, prawda? Gdyby w XVII wieku zostawał polskim szlachcicem ten, kto obronił na przykład, nie wiem, szwedzkiego króla na polu bitwy, no to by się Rzeczpospolita jeszcze wcześniej skończyła, prawda? Gdyby Rzeczpospolita premiowała godnościami, zaszczytami i majętnościami, gdyby premiowała wtedy tych, którzy są lojalni wobec innych państw, wobec obcych władców. No niestety wtedy też się to zaczęło, prawda? Opisał w jakimś pięknym skrócie te rzeczy Sienkiewicz, chociażby w Potowie, prawda? Przypomnijcie sobie państwo, że w panu Wołodyjowskim, jak jedzie Zagłoba na Sejm do Warszawy, to po drodze korek jest na drodze, powozy się tłoczą na drodze do stolicy, no i pyta pan Zagłoba, a kto to tam jedzie, a to Bogusław Radziwiłł właśnie będzie kandydował w tej, źle mówię, bo on jedzie przecież nie na Sejm, tylko na elekcję, prawda? Na elekcję, więc właśnie Bogusław Radziwiłł, znany nam czarny charakter z Potopu, jako kandydat prezydencki w następnym rozdaniu, prawda?
prawda? Bo też ci nasi obierani królowie to niestety byli tacy prezesi dożywotni. To niestety mam żal o to do naszych przodków, że to była już taka monarchia niestety nie w pełni poważna. I o tym ksiądz skarga w kazaniach, prawda? Właśnie o tym, że nie może się źle skończyć i granie z władzą królewską. Nie może się dobrze skończyć taka historia, w której właśnie król nie ma żadnych kompetencji i musi o wszystko prosić i o wszystko się dopraszać. Przecież po tym Kirchholmie zaraz, przecież to zwycięstwo wspaniałe, strasznie zmarnowane. No dlaczego? Dlatego, że Sejm, na którym dysydenci wnieśli swoją sprawę, ten Sejm nie uchwalił podatków na to wojsko, nie uchwalił pensji dla tego wojska spod Kirchholmu, więc wróciło wojsko na leże zimowe, wycofało się spod Rygi, prawda? Rzeczywiście tak to wtedy było, że wnieśli dysydenci, czyli heretycy, wnieśli sprawę ugruntowania swojej samowoli w Rzeczypospolitej, takiego się domagali prawa i ponieważ tego nie uzyskali, w związku z tym rozjechali się i żadne prawo wcześniej tam przyjęte, żadna decyzja sejmowa nie mogła obowiązywać. No mamy tutaj taki splot, wielki triumf rozmieniony na drobne przez no właśnie zbytek tolerancji zawczasu. A jeszcze o tej szlachcie, proszę Państwa, jest taki spis inwentarza, co też mianowicie, jakim majątkiem dysponował ksiądz Skarga, kiedy przyjechał do Rzymu i zastukał do furty Towarzystwa Jezusowego, bo przecież przyjechał jako ksiądz diecezjalny ze Lwowa, był tam już znanym, uznanym kaznodzieją, duszpasterzem. I pojechał do Rzymu, nikomu wcześniej nie mówił, że chce wstąpić do Towarzystwa Jezusowego, bo był taki dobry, żeby mu być może jego biskup nie pozwolił, bo by nie chciał stracić takiego dobrego szermierza. No więc jedzie do tego Rzymu, wstępuje do Towarzystwa Jezusowego i jest taki inwentarz, co ze sobą przyniósł. Jaki tam kubraczek miał, sutannę, jakie buty. Otóż jest w tym spisie także karabela, tak? Piotr Skarga pojechał do Rzymu nie bezbronny, a i później, kiedy tutaj działał misyjnie na terenie tych naszych tutejszych Indii wschodnich i zachodnich, to znaczy kiedy przejeżdżał na przykład 1000 mil z Krakowa do Wilna, no to jechał konno, prawda? Otóż Piotr Skarga to jest polski szlachcic. To jest szlachecki syn. W związku z tym nie wierzcie Państwo w ten obraz suflowany nam przez jakieś tam podręczniki politruka, że wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ta szlachta, prawda? No, karabel. Piotr Skarga do Rzymu jechał z karabelem. Ja chciałbym, korzystając z możliwości zadania pytania, nawiązać tutaj do pewnego epizodu, który jest związany z naszym regionem Podlasiem, z epizodem z życiorysu księdza Piotra Skargi. Może tak tytułem wstępu to powiem, że no, dzisiaj mamy trochę inne czasy pod względem narodowościowym, etnicznym tutaj na Podlasiu. Nie mamy już protestantów, a przynajmniej nie w takim i w takiej strukturze, i w takim procencie, jak kiedyś Kalwini czy Arianie. No nie ma też, wiadomo, wszyscy wiedzą, co się stało z innymi narodami, jak izraelskim, czy tam żydowskim. Natomiast no, struktura społeczna, narodowościowa na Podlasiu wygląda tak, że pod względem religijnym, ale też to jest powiązane etnicznie, mamy wiadomo katolików i prawosławnych. Otóż z tego, co mi wiadomo, ksiądz Piotr Skarga znalazł się na synodzie biskupów pruskich w Brześciu. Był tam notariuszem, też nieprzypadkowo. I w związku z tym chciałem zapytać szanownych prelegentów, czy mogliby coś więcej powiedzieć na temat właśnie Unii Brzeskiej i konsekwencji, bo to taki pozytywny dosyć, no pozytywny taki
tym odniesieniu do ekumenizmu, jak był widziany po prostu wtedy, a jak jest widziany teraz. Jak po prostu nie mamy my patrzeć jako dzisiejsi obywatele, katolicy, na poszanowanie też im praw, bo jak wiadomo, Unia Europejska pozwoliła zachowanie starej liturgii prawosławnej, tak, języka i rzeczy. Ja przepraszam, że się dołączę do tego pytania, bo pan zabrał mi pytanie i chciałem to pytanie trochę doprecyzować. Jak panowie widzą powody czy przyczyny, dlaczego ta Unia Brzeska tak się nie powiodła? Dlaczego to nie poszło? Ja może się odniosę do pytania, dlaczego tak warto było tą Unię Brzeską zawrzeć. Ale dobre pytanie, bo jesteśmy akurat w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan. Z tak może tytułem krótkiego wstępu, że do czasów Soboru Watykańskiego II komunizm rozumiano, komunizm jest nowym słowem, tak? Kiedyś to jest dopiero początek XX wieku, kiedy zaczęto stosować w ogóle ten termin w takim znaczeniu, że no, dążymy do jakiegoś porozumienia między różnymi wyznaniami. Z tym, że wtedy papieżstwo i teologowie, tak jak zawsze, mówili, oczywiście komunizm popieramy, należy wyjaśniać trudności, należy spotykać się ze sobą, rozmawiać, spotykać, ale nie w kościołach. Spotykamy się na różnych konferencjach, na różnych spotkaniach, które możemy w tym czasie swobodnie rozmawiać na różne tematy sporne. No i celem tego jest, żeby wszyscy powrócili z powrotem na łono Kościoła Katolickiego, od którego niegdyś odpadli. Na pierwszym spotkaniu ekumenicznym, to jeszcze był czas pisa X, było zaproszonych iluś tam, nie pamiętam ile, ale kilkunastu pastorów po tygodniu rozmów, na który udzielił papież błogosławieństwa. 10 tych pastorów przeszło na katolicyzm, wróciło do wiary katolickiej, więc papież był bardzo zadowolony z tej inicjatywy i za rok, że powtórzymy ją za rok. I tak się narodziła idea modlitw tygodnia ekumenicznego. Tak? Celem jest jedność katolicka. Żadnej innej nie ma. Każda inna to mrzonka. Dzisiaj natomiast, skracając też myśl, mówi się, że wszyscy powinniśmy nawrócić się do Chrystusa. Tylko że nikt nie wie, co to znaczy. To znaczy, że jak? No więc bądź dobrym człowiekiem, będąc sobie kalwinem, bądź dobrym człowiekiem, będąc sobie protestantem, bądź dobrym człowiekiem, będąc prawosławnym i katolikiem. Nie wpadźmy sobie, powiedzmy, na swoje własne terytorium. Bądźmy tam, gdzie jesteśmy. Jak będziemy się naprawdę, będziemy lepsi, to może kiedyś spotkamy się w niebie. No tak można by to w maksymalnym skrócie tenże ekumenizm współczesny podsumować. Patronem ekumenizmu tamtejszego, z czasów Unii Brzeskiej, na pewno jest dobrze na wszystkich znany, też również jezuita. Chyba się nie znali, ale to jest bardzo podobny okres życia. Andrzej Bobola, który przecież, niektórzy był autorem ślubów Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej. I to jest człowiek, który tą gorliwością katolicką, tą jezuicką, to byli wcześniej komandosi. Jezuici to byli tacy wcześniej komandosi tamtych czasów. Księża bardzo dobrze wyszkoleni, z ogromną motywacją. Wyszkoleni nie tylko w wierze katolickiej, ale z wielkiej wszechstronności działania. Tak mam protaskarbę, tak, który potrafił i na ambonie, i był świetnym organizatorem, i o szlachtę, i magnetelię Starego Króla, i Prostego Chłopa. Na wszystkim się znali, tak byli formowani jezuici, którzy sobie świetnie musieli poradzić i w Indiach Wschodnich, i tych Indiach naszych tutejszych na Kresach. I oni też widzieli te wszystkie problemy, chociażby ze schizmą wschodnią. A będąc ludźmi światłymi, no przecież doskonale zdawali sobie sprawę, że przecież nie należy wszystkim narzucać obrządku rzymskiego, bo to jest związane też z cywilizacją, z kulturą, i z historią, i dziejami, i wszystkim. Więc zróbmy tak, abyśmy mogli w jedności katolickiej wszyscy razem istnieć. Stąd właśnie pomysł Unii Brzeskiej,
projektu najpierw religijnego, ale także politycznego, tak? Którzy jezuici by takim był jednym z głównych kół napędowych w tamtym czasie, także którzy nakłaniali króla polskiego, aby ten projekt poparł, wstawili się za nim w Rzymie i on tutaj został zrealizowany jako wielki sukces w tamtych czasach. Już na koniec może tylko powiem, że to jest czasy, kiedy jeszcze podpisywano unię z różnymi kościołami wschodnimi. Tak, tu mamy bardzo prosto, bo mamy po prostu prawosławie, tak? Więc to jest, jeśli unia, to tylko z prawosławnymi. Na Bliskim Wschodzie tych kościołów wschodnich jest bardzo dużo i tam też Kościół podpisywał unię z różnymi mniejszymi, większymi wspólnotami chrześcijańskimi, które odpadły w różnych wiekach od jedności katolickiej. Natomiast w 1993 roku na wspólnym spotkaniu strony rzymskiej ze stroną wschodnią zostało podpisane porozumienie, może nie porozumienie, dokument, że nigdy więcej Unii. To jest bardzo, moim zdaniem, smutna wiadomość, bo to jest tak, jakby tym Unitom, którzy przez tyle lat cierpieli, że chcieli wytrwać w Unii właśnie z Rzymem. Przecież tu doskonale wiemy, co się działo na tych terenach, gdzie car likwidował Unię. Ale też i nie tylko tutaj, ale też na Bliskim Wschodzie. To jest tak, jakby dać im policzek w twarz, mówiąc, że nigdy więcej Unii, że to już nie jest droga do jedności Kościoła przyszłego, nie wiadomo jakiego. Tak? To może tak tyle moje wprowadzenia i uzupełnienia jego ksiądza. Krótka odpowiedź, czemu to, jak Pan mówi, nie poszło. To może być taka, że po pierwsze to poszło. Po pierwsze to poszło. Po pierwsze to właśnie jednak jest wielka historia także i męczeństwa, prawda, unitów przez stulecia, XX stulecia nie wyłączając, prawda, i XIX. Są święci błogosławieni męczennicy Józefa Kuncewicz i ich biografie nam pomagają zrozumieć, jakie były realia tamtych epok. No a po drugie można powiedzieć, zgadzając się z Panem, no, że nie poszło w tym sensie, że no, nie dokonało się nawrócenie Rosji, czyli nie dokonał się powrót Rosji do wierności stolicy apostolskiej. No to można powiedzieć, że wiele jest przyczyn, ale my najbardziej wnikliwie samych siebie rozliczając, musimy zauważyć, że właśnie Rzeczpospolita roztrwoniła najwyraźniej swoje siły do tego stopnia, że nie była w stanie już tej misji cywilizacyjnej ponieść. Prawda? Właśnie wtedy się nasze dzieje przesiliły i sił już nie starczyło. Już właśnie Józefat Kuncewicz z Andrzejem Bobolą z drugiej strony już nie mogli wyrównać tej przepaści, jaką Polska sama pod sobą wykopała. No, kto miał nawracać, kto miał imponować, kto miał być misjonarzem cywilizacji rzymskiej, kto miał być wzorcem właśnie, czy ci polscy rycerze rąbiący Pana Jezusa na Kremlu po to, żeby się potem zmieścił po kieszeniach rozmieniony na drobne, to jest dla mnie taki symboliczny moment, prawda? Czy ci strzelający z łuku do świętego obrazu. Przypominam sobie 200 lat później, w roku 1812, kiedy znowu idziemy na Moskwę. Taki zapamiętałem epizod z innych pamiętników. Wspomina polski żołnierz, jak mu życie uratował pewien chłop rosyjski, ostrzegając przed tym, nie jedź pan tam dalej, bo za następnym zakrętem się zarżnął. A dlaczego udzielił takiej dobrej rady? Bo go ten polski ułan pozdrowił w imię Boże. Bo był Polakiem, szlachcicem z kresowego majątku, więc mową zrozumiałą po tamtejszemu w imię Boże pozdrowił tego Rosjanina i ten rozpoznał w nim chrześcijanina, prawda?
Dlaczego to takie było niezwykłe dla tego rosyjskiego chłopa? Ano dlatego, że ta armia, z którą żeśmy szli na Moskwę w 1812, no to z perspektywy tego chrześcijańskiego, schizmatyckiego, ale prawosławnego ludu, no to właśnie była armia jakichś heretyków. To była armia bezbożników. To była armia, w której maszerowały jednostki tej samej szkoły i tej samej formacji, co to wcześniej w Hiszpanii, parę lat wcześniej właśnie tam się zajmowali ci francuscy żołnierze niosący rewolucję na krańce świata, zajmowali się bezczeszczeniem kościołów, gwałceniem zakonnic i temu podobne, prawda? No i myśmy partycypowali w tym marszu rewolucji na wschód. Projektując te wnioski, które można łatwiej wyciągnąć z obrazu z roku 1812, projektując to na czas dwa stulecia wcześniejszy, na 1612, no myślę sobie właśnie, że ci, co tam na tę Moskwę poszli w 1612, najwyraźniej już nie byli dostatecznie prawowierni, nie byli już dostatecznie cywilizowani i dlatego żeśmy spaprali tę wielką misję i tę wielką perspektywę, którą Unia jednakowoż otwierała. Otwierała tę perspektywę. To była piękna rzecz. No, zatem na przyszłość, jeśli jakieś wnioski, no to właśnie takie, że nie może innych nawrócić ktoś, kto sam nie jest nawrócony, prawda? Banalna konstatacja i ja tu w ogóle drzewo do lasu przywożę, ale tak mi się to jakoś wypsnęło. W takim filmie, może niektórzy widzieli, z realiami historycznymi mając niewiele wspólnego, 1612 rosyjski film, takim z wielkim rozmachem film historyczny opisujący właśnie czasy wielkie smuty i czasy tej kampanii, tych Dmitriad, w którym się pałac znaleźli na Kremlu, to on tam się snuje. Początek tego filmu to jest właśnie ten, on o tyle jest ciekawy, że w tym filmie Rzeczpospolita jest właśnie takim wielkim imperium, które najeżdża tą Świętą Ruś z tymi właśnie z świetnie wyposażoną armią, tą husarią, piechotą, artylerią i gdzieś tam oczywiście są jeszcze ci jezuici, bo takie migawki są, że tutaj idą te armie, tutaj jezuici knują z tym papieżem, żeby teraz tą rzymską wiarę zaprowadzić na Świętej Rusi. No ale jeśli tak w istocie było, no to zachowanie tych żołnierzy, oczywiście odpowiednio na filmie przedstawione, tutaj jest zilustrowane na przykładach, pewnie nie odbiegające od realiów, było takie, że jeżeli no, oni się dopuszczali takich rzeczy, takich zbrodni, czy takich okrucieństw, chociażby w paleniu świątyń, tak, czy też cerkwi, zwykle w cywilizowanych ludach jest tak, że zwłaszcza to chrześcijanie, co prawda wschodni, ale no, te cerki powinno się omijać, tak? A do Matki Bożej nie strzelamy, Pana Jezusa nie rąbiemy. No, nie może Pan Bóg takich rzeczy nie odpuszcza i bezkarnie zostawia. Jak ta misja cywilizacyjna mogła się udać, jeżeli, no właśnie, tutaj ci, którzy byli predestynowani do tego, aby tę wiarę katolicką pokazać, co to znaczy być rzymskim katolikiem, no to jeżeli się z taką postawą zetknęli ci ruscy bojarzy, no to może się domyśleć, jaki typ reakcji to mogło wywołać, tak, że tylko pewną antyreakcję i spowodowało tylko scementowanie się ruchu oporu przeciwko Polakom, a nie w jakiś sposób zaimponowanie, tak, bo wcześniej Rzeczpospolita imponowała, każdy chciał się do tych Polaków przyłączyć, bo prawo dobre, ponieważ wolność jest, ponieważ bycie Polakiem to było coś, co windowało w drabinie społecznej, w drabinie cywilizacyjnej do góry. Widocznie jak oni ujrzeli już pod koniec XVI wieku efekty tejże cywilizacji polskiej zaprowadzanej tak siłą rozwiązaniami na Kremlu, to stwierdzili, że to my dziękujemy. Jeszcze tak można powiedzieć, Tak nam naszą historię opisują i tak nas uczą, a uczą nas Bogu Ducha winni ci nauczyciele, no uczą nas ci, co ich tak nauczono. Otóż tak nas uczą, że
jakby to były jakieś dwie rozłączne rzeczywistości. Jakby to były dwa wątki, które rozpatrywać można z osobna. Wątek mianowicie dzieje państwowości polskiej i wątek dzieje kościoła. Tutaj są hetmani, królowie, kanclerze, a tutaj są święci, błogosławieni, jakieś tam, prawda, towarzystwo czasem jezusowe się pojawia. I generalnie tak nam to przedstawiają, jakby to drugie to był jakiś taki wątek uboczny. I ci bohaterowie, no to może właśnie bohaterowie, ale to jest taka olimpiada dla niepełnosprawnych. Te główne zawody to są tutaj, prawda, gdzie Sejm, gdzie król, gdzie polityka, właśnie husaria szarżuje, reduta Ordona i temu podobne, a tutaj na marginesie olimpiada dla niepełnosprawnych, tu są święci, błogosławieni i na dodatek tak nam to próbują przedstawiać, jakby prawdy głoszone przez świętych i błogosławionych, a także sługi Boże i po prostu wiernych, mądrych, dzielnych ludzi, jakby te prawdy, jeśli kolidują z tym, co tam, prawda, co tam pan kanclerz powiedział, czy co pan hetman postanowił, czy co król rozkazał, jeśli te prawdy katolickie kolidują z tymi prawdami politycznymi, militarnymi, gospodarczymi, tak, gospodarczymi, to znaczy, że ci święci duchowni, że to oni reprezentowali interes Kościoła, ale nie reprezentowali interesu Polski. O, w życiorysie skargi, to się pisanym właśnie przez propagandę protestancką, oświeceniową, komunistyczną, ten wątek się pojawia, prawda, że właśnie w ogóle jezuici w tamtej epoce, że oni reprezentują interesy Kościoła, które stają w sprzeczności z racją stanu i geopolitycznym interesem Polski. Tak nam to przedstawiają. Tak nam to przedstawiają, że właśnie tu Batory pod Pskowem i już byśmy byli tam, dali radę, ale ten Posselin okropny, prawda, bo jezuici i oni to wszystko zepsuli. Otóż, proszę Państwa, ja sądzę, że to wielki fałsz, że nie ma, to wielki fałsz, ale także wielka nielogiczność. Ponieważ nie może być sprzeczności między prawdą katolicką, tą prawdą, którą nam objawia i nam wbija bezskutecznie do głowy Kościół katolicki, a prawdą i racją polską, racją stanu. Dlaczego? Z jakiego powodu? Mówię, to jest nielogiczne. No, dlatego, proszę Państwa, że państwo polskie nie jest czymś, co się, że tak powiem, wzięło z kosmosu, tylko państwo polskie jest najcudowniejszym, cywilizacja polska jest jednym z najcudowniejszych kwiatów cywilizacji chrześcijańskiej. A zatem, jeśli istniejemy, jeśli mamy tę naszą swoistość cywilizacyjną, to zawdzięczamy ją Kościołowi katolickiemu. I to można na różnych przykładach wywodzić, w jaki sposób rozwój prawa w Polsce był pozytywnie zdeterminowany przez Kościół katolicki. Tak? Jak na przykład prawo, taki przykład, bo to będzie dobre, bo konkretne, mam nadzieję. Prawo dziedziczenia. Gdyby nie upieranie się Kościoła, biskupów katolickich, to przedłużałby się w Polsce ten stan, w którym człowiek nie może swobodnie dysponować swoją majętnością, ponieważ majętność ta należy do rodu. Należy do rodu. Otóż z tego powodu, że takie rozumienie spraw obowiązywało, że nie jesteśmy
że nie jesteśmy, że nie wolno nam dysponować naszą własnością, naszą majątnością, jeżeli to będzie wbrew interesom naszej rodziny. Z tego powodu, że takie prawo obowiązywało, to jeśli dobrze pamiętam, jeszcze w XIII wieku na pewno wywiązywały się rozmaite konflikty, może nawet i później, o to, że ktoś coś zapisał na klasztor, albo że przekazał ktoś testamentem majątność kościoła, tak? Reprezentowanemu czy to przez jakieś zgromadzenie zakonne, czy przez władzę biskupią. Otóż zdarzało się, że ktoś coś zapisał, ale się rodzina upominała i egzekwowała nawet skasowanie takiej darowizny, prawda? Unieważnienie takiego testamentu. Otóż zauważcie Państwo, że tylko dzięki temu, bo można tak na to spojrzeć, no cóż, to ci klechy tak tutaj pazerne na majętność, no to się upierali, prawda? Się upierali. Ale zobaczcie Państwo, gdyby się nie byli upierali, to nie nastąpiłby ten postęp cywilizacyjny, bo przez postęp cywilizacyjny rozumiem wydobycie rodziny pojedynczej, rodziny spod władzy klanu, spod zwierzchności rodowej, klanowej, prawda? To jest rola Kościoła, właśnie taka praktyczna, cywilizacyjna, w świecie bardzo doczesnych spraw, materialnych, prawda? Otóż twierdzenie, że interesy Kościoła to są jakieś właśnie interesy, które nie muszą, a najczęściej w ogóle nie są zgodne z interesem narodowym, państwowym, z polską racją stanu, to po prostu jest brednia. To po prostu jest brednia. Dlatego, że jeżeli jesteśmy ludźmi cywilizowanymi, to znaczy jeśli do naszych czasów dotrwał depozyt tradycji katolickiej, która inkorporowała w świecie świeckich spraw, inkorporowała do swojego wnętrza cały depozyt antyku greckiej logiki, filozofii i prawa rzymskiego, no to właśnie zawdzięczamy to Kościołowi katolickiemu. Bez tego byśmy proszę Państwa, jeszcze nie zeszli z drzewa. No, jeśli się tego wypieramy, jeśli na to grymasimy, no to właśnie jesteśmy jak ci panowie Radziwiłłowie, którzy w XVI stuleciu poczuli się tak pewnie, tak się poczuli u siebie, na swoim, że pomyśleli sobie, co nam będzie tutaj jakiś biskup, co nam będą właśnie jakimś papieżem z Rzymu będą argumentowali. My tu jesteśmy na swoim, my sobie, zobaczcie Państwo właśnie, sprowadza Radziwiłł jakichś ministrów protestanckich, no i cóż, jaka jest relacja między takim ministrem protestanckim a panem Radziwiłłem? Co może taki minister takiemu Radziwiłłowi, co może wyegzekwować, prawda? Jaki on ma faktycznie autorytet? Otóż opcja protestancka to była opcja sobie pańska. To właśnie było dążenie z jednej strony do tego, żeby w ekstremalnych przypadkach zagrabić majętność kościelną, czego, prawda, spektakularnym pobojowiskiem jest Anglia i cała reformacja w Anglii, to jest przede wszystkim i na początek po prostu otwarcie, jeden wielki rabunek i niszczycielstwo, wandalizm, barbarzyństwo, dewastacja całej materialnej spuścizny cywilizacyjnej i to jest Anglia i trzeba o tym czytać, te obrazy sobie jakoś zwizualizować, bo właśnie nie warto dyskutować o protestantyzmie tak całkiem teoretycznie, prawda? Ekumenizm, no właśnie tu są mili ludzie i tu są mili ludzie, to czemu oni tak razem nie mogą już właśnie żadnych przeszkód, prawda? Patrzmy na korzenie. Skąd to się wzięło? Jakie są początki tej rewolucji protestanckiej? Początki, no to właśnie jest odgórna rewolucja i wielka grabież, i mordy, i bezeceństwa.
ale już zapomniałem, na jakie pytanie odpowiadam i zdaje się, że już się dzień chyli ku zachodowi. Tak, szanowni państwo, niestety czas płynie nieubłaganie. Niestety musimy zakończyć dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. No jeszcze tu jest pytanie. No dobrze, ostatnie krótkie pytanie. Mój głos może nie będzie miał takiego bezpośredniego przełożenia na temat dzisiejszego spotkania, ale pośredni będzie miał na pewno. Ja chciałam publicznie podziękować panu Grzegorzowi Brawnowi za jego postawę w stosunku do frontu pana Pedlikowskiego w kontekście pana Michalkiewicza. Tyle to. Potrzebni są współcześni narodowi. Bardzo dziękujemy za przybycie księdzu Grzegorzowi, panu profesorowi Grzegorzowi również. Korzystając z okazji, że jeszcze mamy dwie minutki na ogłoszenia, chciałbym zaprosić na jutrzejszą projekcję filmu pana Grzegorza o godzinie 15 tutaj w tym kinie. Zapraszamy. Zgadza się wszystko? A, to niespodzianka. Film to niespodzianka. Że nikt nie widział jeszcze. Nikt nie widział, dlatego serdecznie zapraszamy. Chciałbym jeszcze napomnieć, iż organizatorem dzisiejszego spotkania był dyskusyjny klub filmowy w Białymstoku, Instytut Edukacji Społecznej gminy imienia księdza Piotra Skargi. Patronat medialny nad całą dzisiejszą inicjatywą objął portal Polonia Christiana. Myślę, że bardzo dobrym zakończeniem dzisiejszego spotkania będzie omówienie przez nas wszystkich modlitwy księdza Piotra Skargi za ojczyznę. Mój Ojca jest się najdobrze świętego. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy mogli służyć uczciwie. Wzeszli Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szanowni Państwo, jeszcze... Tak, prosimy.